Już wkrótce będziemy mogli wyjść na spacer do lasu. Nareszcie. A teraz akurat wiosna. I wszystko się budzi do życia. Kwitną kwiaty, rośnie trawa, drzewa puszczają zielone liście, ptaszki wiją gniazda i znoszą jajeczka, pojawiają się sarenki, zajączki, wszystko budzi się do życia. Jeżeli dobrze będziecie obserwować przyrodę i nie będziecie hałasować, jest szansa, że zobaczycie zwierzątka, a wśród nich wesołe, szare zwierzątko z dużymi uszami. A macie rację, zając, to jest zając. Otóż zając to bardzo sprytny zwierzak. I dzisiaj opowiem Wam historię o tym, jak pewien zając szarak wywiódł w pole psa Burka. A działo się to w czasach, kiedy pies Burek i zając szarak wcale się jeszcze nie znali. Posłuchajcie. Pewnego dnia pan zawołał do siebie psa Burka. Burku, pobiegnij na pole i chwyć i przynieś mi zająca. W niedzielę na obiedzie będą u nas goście i chcę podać potrawkę z zająca. Pies Burek, który pilnował do tej pory podwórka przed intruzami, zafrasował się. O, służę mojemu panu wiernie i zaraz pobiegnę na pole, ale trochę nie wiem, jak wygląda ten zając, którego mam chwycić. Pies Burek wybiegł za ogrodzenie, a tam spotkał myszkę Piszczkę. Dzień dobry, psie Burku. Dzień dobry, myszko. Biegnę na pole pochwycić dla mojego pana zająca, bo w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. Ale nie wiem, jak zając wygląda. Myszko, Piszczko, już biegnę i szukam zwierzątka z wielkimi, szarymi uszami. I Burek pobiegł. Poprzez miedzę, poprzez łąki, tu, 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 tu. O! Patrzy, a w polu kapusty siedzi zwierzę. Ma wielkie, szare uszy. Piesek podbiegł i zawarczał. Mam cię, zającu. Muszę cię pochwycić dla mojego pana, bo w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. Zwierzątko stanęło, nastawiło uszka i pyta się tak. A skąd ty wiesz, że ja jestem zając? Jak to skąd? Przecież masz wielkie szare uszy. Ach, psie Burku, w ogóle nie masz racji. To nie są żadne uszy, tylko słuchy. Zawstydził się pies Burek. Spuścił ogon, opuścił swoje uszy i niepocieszony wrócił do domu. Bez zająca. Następnego dnia, a był to wtorek, pan zawołał psa Burka ponownie do siebie. Psie Burku, w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. Biegnij na pole i tym razem złów mi zająca. Więc piesek Burek posłusznie pobiegł w kierunku pola, ale cały czas nie wiedział, jak zając wygląda. Zaraz za ogrodzeniem zobaczył bociana klekota. Lek, 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 dokąd idziesz, psie Burku? Zapytał bocian. Biegnę na pole złowić zająca dla mojego pana, bo w niedzielę na obiedzie będą nas goście. Mam tylko kłopot, bo nie wiem, jak ten zając wygląda. Lekle, to nie jest żaden problem. Poznasz go po jego białym, małym ogonku. Lekle. Ucieszył się pies Burek, podziękował bocianowi i pobiegł prosto na pole. A tam, tym razem, w polu z sałatą, zobaczył to samo zwierzątko, co wczoraj, ale miało ono również mały biały ogonek. Więc piesek podbiegł i powiedział: mam cię, zającu! Muszę cię zabrać do mojego pana, bo w niedzielę na obiedzie będą u nas goście.
zwierzątko stanęło? A skąd ty, psieburku, wiesz, że to ja jestem zając? Przecież nie mam uszu, tylko słuchy. Ale masz za to mały biały ogonek. Jesteś zającem. Och, psieburku, znowu się zupełnie pomyliłeś. Ja nie mam żadnego ogonka, to jest przecież omyk. Pies Burek zafrasował się. Omyk? Zawstydził się, spuścił uszy, skulił ogon i niepocieszony wrócił do domu. Następnego dnia, macie rację, pan znowu woła Burka. Burku, dzisiaj środa, w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. Proszę pobiec na pole i upolować mi zająca. Raz, dwa. O więc piesek, nogi za pas i biegnie na pole, myśląc, jak tym razem pozna zająca. Akurat koło stawu przebiegał, a tam siedziała sobie żabka skrzeczka. Dokąd pędzisz, Burku? Biegnę na pole upolować zająca dla mojego pana, bo w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. Ale nie wiem, jak on wyglądał. Nic się nie martw. Poznasz go po jego szarej sierści. I piesek pobiegł. Poprzez miedzę, poprzez łąki, tu, 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 tu. O, zobaczył, że w rzepaku siedzi sobie to samo zwierzątko. No i tak, rzeczywiście, sierść na nim jest cała szara, więc piesek zawarł. Mam cię, zającu, i tym razem cię upoluję dla mojego pana, bo w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. Zwierzątko stanęło. Ty, psieburku, wiesz, że ja jestem zając szark. No jak to skąd? No przecież wiesz, że nie mam uszu, tylko słuchy, nie mam ogonka, tylko omyk. Ale poznałem cię po twojej szarej sierści. Psieburku, no znowu dałeś się oszukać. Ja nie mam żadnej sierści. Ja mam tużycę. Tużycę? Dziwił się pies Burek. Ale cóż, nie śmiał nawet pytać, co to takiego. Zawstydził się, spuścił uszy, skulił ogon i jak niepyszny wrócił prosto do swojego pana. Oj, 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 psie Burku. Co to będzie następnego dnia? No, a następnego dnia jest czwartek. Pan woła psa Burka. Psie Burku, w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. Potrzebuje zająca. Biegnij i go upoluj. I piesek Burek pognał prosto w kierunku pola. Jak tu poznać tego zająca? Na szczęście na płocie mijał sikoreczkę panieneczkę. Sikoreczko, panieneczko, witaj. Czy ty możesz mi pomóc? Szukam zająca dla mojego pana na obiad, ale nie wiem, jak on wygląda. Ach, to nic trudnego. Poznasz go po jego czarnych, wyłupiastych oczach. Dziękuję, dziękuję, sikoreczko, panieneczko. I pognał pies Burek prosto w pole. A tam w koniczynie siedzi znowu to nasze zwierzątko. Przyjrzał mu się pies Burek uważnie, jednym, drugim okiem. No tak, przecież ono ma czarne, wyłupiaste oczka. I piesek zawarczał, mam cię, zającu, szaraku. I teraz już cię złowię dla mojego pana, bo w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. A skąd, psie Burku, myślisz, że ja jestem jakiś zając? No nie mam uszu, tylko słuchy, nie mam ogonka, tylko omyk, nie mam sierści, tylko tużyce. Czego ty chcesz? Ale masz za to czarne, wyłupiaste oczy. Oczy? Jakie oczy? Ja nie mam żadnych oczu. To są trzeszcze. Pies skulił uszy, ogon i wrócił jak niepyszny do domu. Starał się nie pokazywać swojemu panu. No ale w piątek, Burku, na pole, zająca, o, w niedzielę na obiedzie będą nas goście. I piesek znowu pobiegł. Ale jak tu poznać? Ja
zająca, kogo o to by spytać. A wtedy zobaczył w krzaczkach liska chytruska. Lisku, lisku, czy ty wiesz, po czym poznać zająca? Aha, po smaku, powiedział lis. Ale jak on wygląda? No cóż, nic się nie martw. To zwierzątko ma wytrzeszczone, wystające tutaj takie wielkie białe zęby. Od razu go poznasz. Nikt inny takich nie ma. Dziękuję, powiedział pies Burek, który zwykle nie żył w przyjaźni z lisem i pobiegł prosto w pole. A tam pomiędzy grządkami siedzi sobie zwierzątko z białymi, ostrymi ząbkami. Mamcie, krzyczy pies Burek. Zającu, muszę cię złapać, bo w niedzielę na obiedzie będą u nas goście. A skąd ty wiesz, że ja jestem zając szarak? No przecież nie mam uszu, tylko słuchy. Nie mam ogonka, tylko omyk. Nie mam sierści, tylko tchórzyce. I nie mam żadnych oczu, tylko trzeszcze. To dlaczego ty ciągle mówisz, że jestem zając? Poznałem cię, powiedział Burek, po twoich ostrych, wystających białych ząbkach. Psie Burku, jakie ząbki? To nie są żadne ząbki. To są strugi, którymi stróżę. Piesek się zawstydził, że jest taki niedouczony. Spuścił uszy, skulił ogon i wrócił do domu. Do końca dnia nie wyszedł z budy i nawet nie wyszedł, żeby zjeść kolację ze swojej miski. A rano, sobota, i pan woła psa Burka. Burku, dzisiaj sobota, jutro w niedzielę są u nas na obiedzie goście i co ja im podam? Biegnij w te pędy i upoluj mi zająca. Piesek powlókł się w kierunku pola. I tuż za bramą spotkał wygrzewającego się na słońcu kotka Mruczka. Dokąd idziesz, psie Burku? Idę upolować zająca. Ale nie wiem, jak on wygląda. Mrrau, to nic trudnego. Poznasz go po jego tylnych, długich nogach, którymi się wybija i skacze wysoko. Dziękuję ci, kocie Mruczku. I nasz piesek pobiegł na pole, a tam znowu to samo zwierzątko. Przyjrzał mu się uważnie Burek. Zobaczył, jakie ma długie, mocne tylne nogi, więc zawarczył. Mam cię, zającu szaraku. Złapię cię dla mojego pana, bo w niedzielę, jutro, już na obiedzie będą u nas goście. Psie Burku, co to za pomysł? Dlaczego mówisz do mnie, że jestem zającem? Przecież nie mam uszu, tylko słuchy. Nie mam ogonka, tylko omyk. Nie mam sierści, tylko tchórzyce. Nie mam oczu, tylko trzeszcze. I nie mam zębów, tylko strugi. Co to za pomysł, że jestem zającem? Poznałem cię po twoich dużych, mocnych, tylnych nogach. Przyborku, jak możesz tak do mnie mówić? To nie są żadne nogi, to są skoki. Piesek zamarł. Zbladł, choć tego nie było widać pod sierścią. Był prawdziwie przygnieciony tą wiadomością. A zając odpowiedział tak. A czy ty, przyborku, wiesz, do czego służą skoki? Nie, to ci powiem. Do tego, żeby szybko kicać i zając w jednym momencie kic, 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 już go nie było. A potem nagle wyłonił swoje słuchy z nadgórki, wytrzeszczył swoje trzeszcze i tak powiedział do psa. A jeżeli chcesz być dobrym myśliwym i chcesz upolować zająca, to nie mów zając, tylko wołaj kot, kot, kot. I zajączka nie było. No cóż, pies powlókł się jak niepyszny, bez zająca, do domu. A w niedzielę na obiedzie goście jedli zupę pomidorową.
sery.